Szczęść Boże. Ja tutaj tak wypadam w kuluary i tymczasem odbywa się knucie w różnych innych sprawach. Tak się sumituje, że to nie z braku zainteresowania konferencją, tylko wręcz przeciwnie. Ale ponieważ nie słuchałem, o czym tutaj panowie mówiliście, to nie wiem, czyście nawiązali do kwestii politycznych, w których to podejście biznesowe okazuje się, jak znalazł. Otóż poprzedni sezon w historii naszego projektu politycznego wspólnego, który się nazywa Konfederacja, podsumował pan poseł Włodzimierz Skalik, drugi wiceprezes Korony, współzałożyciel Pobudki. Otóż pan poseł Skalik powiedział, w biznesie, w przedsiębiorczości, to jest bardzo popularny błąd. Ekspansja sprzedażowa z zaniedbaniem starych klientów. Tak? To jest bardzo popularny błąd. I wydaje mi się, że to jest bardzo trafne, że to jest mocna analogia i dobra recenzja tego, co się wydarzyło w polskiej polityce na tym odcinku frontu walki o lepsze jutro, jakim jest Konfederacja. Tak, plan rebrandingu, mówiąc po polsku, ekspansji sprzedażowej, zmiany profilu, znakomicie zrealizowany manewr, marsz ku centrum, manewr wykonany wzorowo. No, okazało się jednakowo, że po dotarciu do centrum było ono już zajęte, a tymczasem starzy, wierni klienci zostali zaniedbani. Ba, niektórzy poczuli się nawet zdradzeni. No i to jest coś, co wiedzą obydwaj wiceprezesi Konfederacji Korony Polskiej, właśnie dlatego, że są przedsiębiorcami. I ja Panu Bogu dziękuję, że tak to się zdarzyło. Że tak to się zdarzyło, bo przecież myśmy, poznając się w zupełnie innym, nawet można powiedzieć, za poprzednim życiu, a jak się poznawaliśmy, ja byłem gościem obu moich wiceprezesów. W swoim czasie Romana Frica, który prowadził klub Polonia Christiana, w swoim czasie Włodzimierza Skalika, który w jeszcze bardziej zamierzchłej przeszłości prowadził klub Frondy, chyba wtedy. I ja bywałem jako reżyser, gawędziarz, gościem tych dwóch dżentelmenów, którzy przecież nie zaczynali znajomości ze mną od opowiadania o swoich sukcesach biznesowych. Nie zaczynali tej znajomości od opowiadania o tym, jak się buduje firmę, a zbudować to pewnie jeszcze jest fraszka, jak utrzymać, tak, jak przetrwać. I dopiero z czasem zorientowaliśmy się wszyscy razem, bo i oni przecież, formując najpierw Pobudkę, a potem Koronę, moi koledzy i różne inne nasze przedsięwzięcia, zorientowaliśmy się w pewnym momencie, że mamy nadreprezentację przedsiębiorców w naszym gronie. Że mamy nadreprezentację statystyczną ludzi, którzy nie żyją na etacie. Którzy z całym szacunkiem nie chodzą do roboty, nie podbijają zegara od 8 do 16 czy od 7 do 15, tylko pracują 25 godzin na dobę, 8 dni w tygodniu, co najmniej, jak tak podliczę, co robią, to co najmniej 8 dni wychodzi. No do tego dodajmy jeszcze Dzień Święty, który szanują, więc to czyni razem 9 dni w tygodniu pracy przedsiębiorcy, a jak ten przedsiębiorca jeszcze zaczyna działać, jak to się mówi elegancko, społecznie, tak, i jeszcze znajduje czas na już nie działalność społeczną, tylko aktywizm polityczny, a potem jeszcze współtworzy jakieś stowarzyszenia, zakłada fundacje, no to rzeczywiście co się dzieje wtedy w tym czasie z tą biedną firmą?
kto pilnuje sklepu? Tak? Takie pytanie też się nasuwa i jak rozumiem, udzieliliście już odpowiedzi na to pytanie. To już mamy za sobą. Ja natomiast chciałem jeszcze podzielić się z Państwem, bo wolno mi się czymś podzielić, co? Panie Przewodniczący. Chciałem się podzielić tym, co mi przemknęło przez myśl, kiedy słuchałem, znowu niestety nie w całości, referatu ojca doktora o pieniądzu fiducjarnym, o bankach, o lichwiarzach. No, przypomniało mi się oczywiście, że jest taki typ człowieka, ludzie, którzy nie śpią myśląc nie o tym, jak sami osiągną sukces i jak sami zapracują na utrzymanie własnych rodzin, rozwój firm, tylko myślą o cudzych pieniądzach. Intensywnie myślą o cudzych pieniądzach. I to są właśnie lichwiarze, którzy nie śpią po nocach, ponieważ odczuwają, tak sobie to wyobrażam, odczuwają cierpienie, żyją w permanentnym cierpieniu, odczuwają ból, tak? Psychofizyczne doznanie to musi dla nich być, że tyle pieniędzy jest w świecie nie ich. I przypomniało mi się, bo to jest news krajowy, który zelektryzował tych, którzy przeczytali, tak? Tydzień nie minął. Jakiś się zwierzył minister czy wiceminister, że w rządzie wylęgła się myśl, poczwara, demon, myśl o tym, żeby oszczędności były inwestowane. Stały się inwestycją. Szanowni Państwo, to są właśnie ludzie, którzy nie mogą spać spokojnie, że tyle dobra się marnuje. Że Państwo coś tam oszczędziliście, coś uciułaliście, ale to sobie leży. To sobie leży. Więc powstaną... Tak, Izo. Tak, dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. No wiesz, one leżą w banku, jeżeli leżą, bo większość Polaków, i to jest powiedziane w Polsce, w której większość obywateli nie ma żadnych oszczędności. To jest dodatkowy kontekst, że większość Polaków nie ma żadnych oszczędności, jest zadłużonych, jest na trzech kredytach, albo też najszczęśliwsi są ci, którzy doprowadzili się do stanu niezdolności kredytowej, prawda? I w związku z tym nie mogą się bardziej zadłużyć, niż już to się stało. Więc to jest jeden kontekst. A druga myśl, taki strumyczek świadomości, który uruchomił ojciec swoim wykładem, no to było przypomnienie tego, nie wspomnienie, chociaż już mam swoje lata, ale nie pamiętam insurekcji kościuszkowskiej, czyli pamiętam jak przez mgłę. I chciałbym przypomnieć, jak ważne były wątki finansowe w dobie upadku Rzeczypospolitej Polskiej. Jest tych wątków kilka, wymienię trzy. Jeden to właśnie premiera pieniądza fiducjarnego, czyli papierowe złotówki, które przymusowo zaaplikował Polakom ksiądz Hugon Kołłątaj. Skrzyżowanie Bronisława Geremka z Józefem Rzycińskim, Hugon Kołłątaj. Hugon Kołłątaj złożył taki pocałunek na czole konającej Rzeczypospolitej, że jako członek prominentny Rady Najwyższej Narodowej wyemitował banknot. Czyli pieniądz, który jak dalece nic nie był wart, to wynika z tego, że do dziś jeszcze można kupić te banknoty na Allegro za sumy niewygórowane. Już jako pamiątkę rzewną,
ale najwyraźniej tak bardzo ludziom na tym nie zależało, że gdzieś tam może, nie wiem, ktoś napchał materac na przykład, siennik wypchał tymi banknotami po upadku insurekcji. I to był, mówię, pocałunek na czole konającej Rzeczypospolitej, dlatego że rząd insurekcyjny, rewolucyjny, no właśnie, to był rewolucyjny akt. Wtedy zresztą mówiono rewolucja. Rewolucja. W Warszawie rewolucja. W Krakowie rewolucja. Ludzie mieli dobre intuicje. Więc raz, że obrabowali Polaków oczywiście Moskale, tam gdzie zatrzymali się na popas. W historii mojej rodziny jest taki dokument, taka lista dobytku, który przepadł po wizycie Moskali w roku 1794 w majątku rodzinnym w ziemi sandomierskiej, dziś świętokrzyskiej. Ale to był jeden rabunek taki, który się nazywa rabunkiem, ale rabunkiem była też ta operacja przeprowadzona przez Kołłątaja, dlatego że rząd insurekcyjny uiszczał należności, w tym pieniądzu papierowym, który naprawdę był wtedy wielką egzotyką, a żądał płatności w twardej walucie. Tak? Nie przyjmowano tych banknotów jako należności od tych, którzy byli coś winni rządowi narodowemu. Czyli rząd emitował papierowy pieniądz, żeby płacić, a później sam je przyjmował go w rozliczenie tylko z wyłącznie. Rewelacja. Wyłącznie. Deal życia. Tak. Kiedy to powiedziałem, to nagle się zmartwiłem, że może to będzie pomysł, który teraz twórczo ktoś wykorzysta w nowym rządzie rewolucyjnym. Ale jest jeszcze drugi, a może nawet i trzeci wątek. Ten drugi wątek to są długi kachalne. Długi kachalne. U schyłku niepodległej Rzeczypospolitej był to jeden z najważniejszych tematów, które weszły nawet do agendy Sejmu Wielkiego. Sejmu Wielkiego, który, jak wiadomo, poprzedzał bezpośrednio insurekcję. Wcześniej wojna o konstytucję, 3 maj, wojna o konstytucję. Drugi rozbiór, insurekcja, trzeci rozbiór. Więc wcześniej na Sejmie i poprzednio na sejmikach wałkowana była sprawa długów kachalnych. Kachały, czyli jakby to nazwać, no jednostka administracyjno, no ale nie ma u Żydów rozdzielenia władzy świeckiej i władzy duchownej, więc to jest trochę tak, jakby nasze sądy administracyjne w swoim instrumentarium kar, które mogą nakładać na przykład dłużników, gdyby miały oprócz grzywien na przykład także i klątwy różnego rodzaju. Administracyjno-talmudyczne. Tak, administracyjno-talmudyczne, ale szukałem jakiegoś słowa, które byłoby z naszego obszaru kulturowego. Gdyby oprócz kar strasznych na fałszerzy pieniądza, co słusznie, i dłużników czy przekręciarzy VAT, gdyby oprócz kary więzienia, wyższej niż za zabójstwo w niektórych przypadkach, gdyby jeszcze była ekskomunika do tego dodana, gdyby jednocześnie wojewoda z biskupem skazywali na banicję delikwenta, który się dopuści złamania prawa. Więc tam nie ma rozdzielenia władz, więc to były takie byty z jednej strony zarządzające życiem Żydów na ziemiach Rzeczypospolitej i nie tylko Rzeczypospolitej, ale tutaj było to najwyżej zorganizowane, bo był też i Sejm
żydowski VAT, Sejm Czterech Ziem. Otóż te kahały narobiły długów. W historii u Żydów pisze się o tym, że to u nich wszyscy się zapożyczali, gdy tymczasem w schyłkowym okresie istnienia Rzeczypospolitej to kahały się zadłużały. Zadłużały się u panów szlachty, zadłużały się w klasztorach, które były jedyną alternatywną organizacją sieciową, również serwującą usługi finansowe. Świadczącą usługi finansowe. I otóż wiele majątków zostało zrujnowanych, wiele fortun zostało nadwątlonych właśnie przez te długi kahalne, które zostały poprzez rozbiory niejako skasowane. Temat zniknął. Sprawa została zresetowana. Później już po epoce wojen napoleońskich Królestwo Polskie skasowało kahały, ustanowiło tak zwany administracyjny, to się nazywało dozór burzniczy i sprawa długów kahalnych nigdy już nie wróciła. Nigdy nie wróciła. Myślę, że to jest w historii Polski jedna z największego kalibru spraw ciągle nieopisanych. Wydaje mi się, że nie przeoczyłem i że nie ma do tej pory książki na temat długów kahalnych. Są różne prace, są prace nawet i na temat kahałów, na temat Żydów w Polsce i Polaków wobec Żydów, ale nie ma osobnego tomu na temat sprawy długów kahalnych. Zgadnijcie, kto na Sejmie Wielkim był rzecznikiem interesu Żydów. Żydzi zawsze na wszystkich sejmach znajdowali sobie tak zwanych sztadlanów, czyli rzeczników swojego interesu, którzy... Już kończymy, tak. Nie, tylko dygresja. Bardzo proszę. W nawiązaniu do mojej prelekcji, skoro nie ma książki, która by opisywała o tych długach kahalnych, to proszę Państwa, mamy tutaj świetną okazję, żeby stworzyć właśnie produkt cyfrowy w formie e-booka, o którym opowiadałem podczas prelekcji. Historia Polski jest właśnie na takich przykładach, można to wykazać, nie napisana i wymaga napisania od nowa, bez pomijania takich słoni w menażerii, jak właśnie sprawa długów kahalnych. Nie będę tego kontynuował, tylko udzielę sam sobie odpowiedzi na pytanie, kto był tym sztadlanem de facto na Sejmie Wielkim. Był to Hugon Kołłątaj. Był to Hugon Kołłątaj. I to jest gdzieś margines. Jego ostatnio jakiś poczciwy ksiądz wydał monografię duchownego jako Kołłątaja, jako osoby duchownej, jako księdza. Przeoczył ten poczciwy współczesny autor, że wcześniejsi autorzy odnotowali z niejakim zdumieniem, ale na marginesie swoich prac, że Hugon Kołłątaj był takim ciekawym księdzem, że nie udało się ustalić, kto mianowicie, gdzie i kiedy go w ogóle wyświęcił. Nie ma tego. Co w Kościele katolickim jest jednak rzadkością, prawda? Ponieważ zwłaszcza przed II wojną światową porządek w papierach był i jeżeli historykom takich rzeczy nie udaje się ustalić, to jest no właśnie, co do tego są dyskusje. I trzeci wątek finansowy w dziejach upadku Rzeczypospolitej to jest upadłość banków warszawskich roku 1793, rok Sejmu Grodzieńskiego, ostatniego Sejmu Rzeczypospolitej, który pod groźbą armat, które zatoczono pod zamek Grodzieński, pod groźbą karabinów, bagnetów i ruskich, i pruskich, ten Sejm przyjmuje umowy międzynarodowe, które dzisiaj nazywamy drugim rozbiorem. Bo zauważcie Państwo, wtedy nikt nie mówił o tym drugi rozbiór. Nie ma żadnej gazety w archiwum, w bibliotece, która na stronie tytułowej miałaby dużym drukiem napisane drugi rozbiór Polski. Nie, były umowy międzynarodowe i to były umowy, w których Rzeczpospolita Polska ustami swoich najwyższych i piórem swoich najwyższych przedstawicieli przyjmuje
jako wspaniałą, wspaniałomyślną ofertę, patronat cesarzowej rosyjskiej i króla pruskiego, bo akurat Austria w tym drugim rozbiorze nie partycypowała, prawda? To taki niuans, ale jeśli ktoś dzisiaj myśli, że jak przyjdzie ten moment, kiedy już rzeczywiście wypadało będzie stwierdzić, że Rzeczpospolita utraciła swój byt niepodległy, a naród polski nie jest już suwerenny na własnym terytorium i że już nie ma co na ten temat dłużej dyskutować, to nie będzie takiej gazety, która by to napisała. Będzie mowa o jakichś niesłychanych, bajecznych perspektywach. O, na przykład pod koniec marca, zapowiedział to 3 dni temu ambasador Ukrainy, w Warszawie pod koniec marca odbędzie się połączone posiedzenie rządów Polski i Ukrainy. O, połączone posiedzenie. Przypominam, że precedens był 13 lat temu, kiedy do Warszawy przyjechała pani Merkel i przywiozła część swojej Rady Ministrów i takie posiedzenie się odbyło, ale wtedy jeszcze bulwersowało to prasę prawacką, mainstreamową. Dzisiaj to już nikogo nie bulwersuje. Więc upadłość banków warszawskich nastąpiła po przegranej wojnie o konstytucję 3 maja, a przed rozpętaniem insurekcji kościuszkowskiej. Upadłość banków warszawskich, czyli co? Wycofanie aktywów z Rzeczypospolitej przez bankierów, czyli lichwiarzy, głównie berlińskich, do których najwyraźniej już dotarło, że Polska to jest upadły interes i że trzeba ten interes zwijać. I nie ma co tutaj pożyczać pieniędzy, bo one nie zostaną zwrócone i na pewno nie z odsetkami. I jeden po drugim upadły wszystkie banki warszawskie, prawie wszystkie. Wszystkie wpadły w kłopoty, a szereg z nich upadło. I to jest ciekawe i jeszcze o tym powiem, że nie ma takiej książki, która by te wątki finansowe, upadłościowe w sposób zbiorczy, a tym bardziej syntetyczny ujmowała. Jest jedna monografia upadłości banków warszawskich, wydana przed II wojną światową w jakimś nikłym nakładzie, do tej pory nie wznowiona, jak mi się zdaje. I dlaczego to jest istotne? No dlatego to jest istotne, że jeżeli wtedy chodziło o pieniądze, to nie dziwmy się, że i dziś chodzi o pieniądze. I jeżeli wtedy Polacy stracili dotkliwie na upadłości nie tylko banków warszawskich, tylko na upadku Rzeczypospolitej, to wtedy tego dobrze nie rozumieli i dzisiaj być może tego dobrze nie rozumieją. Bo wtedy tego na pewno nie zrozumieli. I tu na zakończenie jeszcze jeden epizod historyczny. Mówi ojciec do swej Basi, cały zapłakany. Być może część z Państwa już tę gadkę słyszała, bo ja od czasu do czasu z tym wyjeżdżam przy okazji albo i bez okazji. Dlaczego ojciec Basi w ostatniej zwrotce naszego hymnu narodowego jest cały zapłakany? Jest cały zapłakany, bo gdzie się to dzieje? To się dzieje na Wielkopolsce. W roku 1806, kiedy wkraczają tam wojska cesarza Napoleona, w awangardzie generał Dąbrowski, który do końca życia, jak twierdzą niektórzy pamiętnikarze, lepiej mówił po niemiecku niż po polsku, ale był polskim generałem, jest legendą naszą narodową i Wielkopolska podnosi powstanie. Jedno z tych niewielu udanych powstań. Jak dobrze policzyć, to jest ich tam parę więcej właśnie. Powstanie Wielkopolskie w roku 18, powstanie Sejneńskie. No, parę się tych powstań udało. Ale dlaczego ojciec Basi jest zapłakany? Kiedy orły napoleońskie właśnie gdzieś tam się pojawiają i nasi biją w tarabany. Dlatego, że ojcu Basi w oczy zajrzało widmo bankructwa. Po trzecim rozbiorze, zaraz, jeszcze przed końcem XVIII wieku, banki berlińskie, tak jak wcześniej wycofały swoje aktywa z banków warszawskich, te utraciły płynność i upadły.
Tak, banki berlińskie ruszają w kooperacji ścisłej z administracją pruską, z akcją kredytów hipotecznych dla ziemian polskich, dla polskich właścicieli. Do dzisiaj, nawet jak prosperuje interes, zwłaszcza rolno-spożywczy, to brak gotówki. Więc bardzo chętnie te kredyty brano. To był wtedy nowy wynalazek. To było coś, czego większość wcześniej nie widziała, o tym nie słyszała. Przyjeżdża urzędnik, reprezentant i władzy, i banku jednocześnie i proponuje pieniądze. No, proponuje pieniądze pod hipotekę. Ustanawiano wtedy te hipoteki. Ich wcześniej najczęściej nie było. No i jak są pieniądze, to bierzemy i to jest bardzo przyjemny proces konsumpcji tych pieniędzy. Ale po paru latach, w dość szybkim tempie, okazało się, że kończy się ten kredyt i hipoteka jest już zajęta. I dlatego to moja hipoteza badawcza, oczywiście tego autor hymnu nie potwierdził nigdzie, ani pamiętnikarska, ani notarialnie. Ale to jest moja hipoteza, że tak jak Polacy nie płakali po upadku Rzeczypospolitej w ostatnich latach XIX wieku, tak szybko pojawiły się łzy, kiedy tylko okazało się, że to ma wymiar materialny, że nas po prostu rżną na kasie. A potem jeszcze orżnął nas cesarz Napoleon, to jest sprawa tak zwanych sum bajońskich, czyli tych pruskich kredytów, których po likwidacji przez Napoleona państwa pruskiego właścicielem stał się cesarz Francuzów i łaskawie zgodził się, żeby te wierzytelności przejęło księstwo warszawskie, ponieważ on, Napoleon, zajęty wojnami na krańcach Europy, nie ma czasu na ściąganie tych kredytów, niech je ściągnie księstwo warszawskie, ale w zamian za uiszczenie ryczałtu, teraz, zaraz, natychmiast, bo ja mam wojnę w Hiszpanii, bo ja mam blokadę kontynentalną, bo ja mam wojnę z całym światem, więc teraz, zaraz, oprócz tego, że księstwo warszawskie ma zmobilizować na wojnę z Rosją 100 tysięcy żołnierza, że ma wyżywić całą armię wielką, która ruszy na Moskwę, co wiązało się z takim uciskiem fiskalnym, jakiego Polacy wcześniej nie zaznali, nawet Hugon Kołłątaj nie zdążył takich rzeczy wymyślić. Więc ucisk fiskalny, ruinacja, która zawsze towarzyszy przemarszom wielkich armii i dodatkowo jeszcze ta ryczałtowa spłata sum bajońskich, bo porozumienie podpisano, czy raczej przedstawiono Polakom do akceptującej wiadomości w Bajonie. I stąd sumy bajońskie. I ta sprawa sum bajońskich, na jakie Polacy zostali, no nazwijmy to krótko, okradzeni przez swojego najlepszego sojusznika i gwaranta swojej kadłubowej niepodległości, ta sprawa wlecze się później przez czasy Królestwa Kongresowego i nawet jeszcze po powstaniu listopadowym, już niemożliwa do rozwikłania, skomplikowana sytuacja tych dłużniczych zależności jest ciągle jeszcze na agendzie politycznej. Tak się rozgadałem, natchniony przez ojca prelegenta. Bardzo dziękuję za uwagę. Panie prezesie, w twoje ręce. Brawo! Ja się bardzo cieszę, panie prezesie, że pan do nas zawitał, bo początkowo tak nie miało być i były duże wątpliwości, ale miłość do pobudki sprawiła, że pan prezes jednak nas odwiedził. Oby tak dalej. Jeszcze raz serdecznie dzięki. Proszę państwa, jaki będzie dalszy nasz program, bo to nie koniec na tym. Państwo wiecie, o 18:00 ci z państwa, którzy się zapisali na kolację, są zaproszeni. Natomiast dalszy ciąg nastąpi jutro.
Sugerujemy oczywiście, że msza święta tradycyjna o 8 bądź 10 w kaplicy Bractwa Świętego Piusa X w Zgierzu, a my wracamy potem po tej drugiej mszy, czyli to jest msza śpiewana, z tego co wiem, tak? Ulica Łęczycka. Dobrze, panie Kamilu, tak? To proszę o przypomnienie adresu. Właśnie. Łęczycka 67B. Parking przy Biedronce, tak? Nie parkować przed kaplicą. Tak, dla bezpieczeństwa, bo tam za dużo samochodów się nie zmieści, także przy Biedronce tam jest niedaleko. Potem wracamy tutaj i o 12 kolejne kontynuacja naszego spotkania wraz z... No, będziemy tutaj licytować, z licytacją tych fajnych przedmiotów podpisanych przez pana posła Grzegorza Brauna. Ja to proponuję, bo mamy jeszcze chwilę. Jeżeli państwo dosłownie jedno, dwa pytanka, to ja myślę, że odpowiemy i podziękujemy państwu, bo mamy też jeszcze jedno spotkanie dzisiaj wieczorem. Proszę tam z tyłu może. W naszym gronie specjalistą w tej dziedzinie jest nieobecny wiceprezes Włodzimierz Skalik, który trzyma rękę na pulsie. Więc być może on miałby bardziej ścisłe informacje. A wedle mojej wiedzy nie ma w tej chwili w harmonogramie prac Sejmu ustawy, która by do tego się odnosiła. Ale właśnie na tym polega trik, że trwają działania zmierzające do ustanowienia władztwa Światowej Organizacji Zdrowia. Przypomnijmy, prywatnej organizacji, na czele której stoi w ostatnich latach pewien afrykański komunista. I władztwo tej organizacji miałoby być ustanowione nie w trybie ustawy, tylko w trybie umowy międzynarodowej, która jest podpisywana czy negocjowana na takim poziomie, że Komisja Spraw Zagranicznych, w skład której wchodzi poseł Roman Fritz, tu obecny, wydaje mi się, że nic o tym nie wie. Nie ma chyba tego w agendzie i w planie pracy komisji. Nie, w Komisji Spraw Zagranicznych są inne ważne tematy. Na przykład kwietniowe nasze posiedzenie będzie poświęcone feministycznej polityce zagranicznej. Tak, więc to jest wprowadzanie czy wyprowadzanie suwerenności, niepodległości kuchennymi drzwiami. Właśnie bez tytułu na pierwszej stronie gazety. WHO zarządza Polakami. Nikt tego w ten sposób nie zdefiniuje, nikt tego w ten sposób nie nazwie. Ostatnio na posiedzeniu zespołu parlamentarnego, który został zainicjowany przez naszego kolegę klubowego Grzegorza Płaczka, a w skład tego zespołu wchodzi między innymi Włodzimierz Skalik, padało pytanie do przedstawiciela ministerstwa, prawda? O stan tych negocjacji. No my z interwencji poselskich z poprzedniej kadencji Sejmu wiemy, że te rzeczy zostały scedowane na ludzi, których nazwisk nawet nie potrafimy wymienić, i Rzeczpospolita Polska nie jest w tych negocjacjach reprezentowana przez ludzi, którzy by bronili suwerenności i niepodległości.
jest reprezentowana przez urzędników, którzy nie jadą tam, jak rozumiemy, po to, żeby w ogóle coś negocjować, tylko raczej, żeby przyjąć do akceptującej wiadomości to, co tam starsi i mądrzejsi postanowili w naszej sprawie. Więc niebezpieczeństwo oceniamy tak samo jak pani, jako bardzo poważne. Ale z drugiej strony ten reżim jest tak bardzo groteskowy, bo marionetkowy, bo jest właśnie ta praktyka podwykonawstwa po stronie urzędów, także parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej, jest już tak uznaną normą, że sprzeciw, zorganizowany sprzeciw wobec tych działań, wobec tych praktyk z całą pewnością będzie po pierwsze uzasadniony, a po drugie nie będzie z góry skazany na porażkę. Przepraszam, powiem brzydko, skorumpowane tymi dodatkami. No to jeszcze pani brzydko nie powiedziała. Że zatraciło w ogóle instynkt i jakby powołanie do jakiego tego zawodu, do jakiego przyszli, tak? I to jest przerażające, że my raptem jesteśmy postawieni przed komputerem, a kompletnie w tym wszystkim zginął człowiek i jego potrzeby zdrowotne. A my mamy tylko ludzi szprycować albo ludzi poddawać jakiejś eksterminacji leczniczej, tak to nazwijmy, w postaci, nie wiem, bo jest straszna epidemia nowotworów, więc jedyna praktyka lecznicza to jest chemioterapia. I to jest porażające. Proszę pani, rzeczywiście rewolucja... Mamy tu fachowców. Mamy lekarzy, tak, wśród nas. Rewolucja wytypowała tę branżę i tę grupę zawodową na swoje narzędzie. Może panowie coś powiecie na ten temat. Pan doktor Tomczak. Lekarze naukowcy, nasi z organizacji BSLN, naukowcy, polscy lekarze i naukowcy, niezależnych, tam jest podane, skąd mają. Ja jestem lekarzem praktykiem. Rozumiem, pani doktor też, tak? Ja jeszcze, bo już jestem nogą na emeryturze. Ja też jestem już emerytem, ale praktykuję jeszcze. Tak. Nawet tak w trzech ośrodkach. Jestem POZ-owcem, lekarzem rodzinnym. No i byłem wśród tych, ja ubolewam generalnie nad stanem etycznym naszych kolegów. No to jest i tak pan poseł Braun mówi, no. Ta nasza profesja została wytypowana do podporządkowania, no, do tego jako narzędzie reżimowe. Ja bym wśród tych lekarzy, którzy nie maskowali się, nie namawiali do szczepień, a wręcz odwrotnie, i przyjmowali pacjentów, nie zamykali przychodni. Tak, i czułem się często jako działacz okupacyjny, pod okupacją, niosąc pomoc pacjentom. Więc tu na pewno trzeba się gromadzić, łączyć się i się cieszę z takiej licznej obecności państwa i musimy tutaj jasno, że tak powiem, się dobijać do tej prawdy i łączyć się razem, żebyśmy nie byli usamotnieni, informować się. I wiem, że właśnie pan poseł Skalik jest bardzo aktywny i ma szeroką wiedzę w tych, jeśli chodzi o zagrożenie temu podporządkowaniu WHO. No tak, 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 tak. Zlecenie, przecież działali w majestacie prawa. I ja się nie dziwię, że ta część środowiska, która chciała pomóc leczyć, teraz jest za powołanie w swoim zawodzie i wykonywanie swoich czynności zawodowych w imię przysięgi, są sekowani prawnie. Tak, 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 tak. No, nawet koledzy, którzy podpisali list domagający się wyjaśnień, domagający się dysputy, debaty na temat chociażby terapii, czy między innymi szczepień przeciwko CER-19, no,
zostali pozbawieni praw wykonania zawodu, prawda? Zostali wyrwani od pacjentów i na wielogodzinne przesłuchiwania kierowani, no to jest dramat. Proszę Państwa, no jedyne wyjście, no to, ponieważ no, przeciwników mamy, że tak powiem, mocnych, wszystkie media od lewa do prawa, wszystkie siły polityczne od lewa do prawa, ubolewam również jako katolik, że i część Kościoła, nie powiem jaka, czy większość, czy mniejszość, czy ta decydująca, również są przeciwko nam, prawda? No więc to się dzieje w takich makro decyzjach, w tej makropolityce, tak jak było, proszę Państwa, włączenie nas w tryby Unii Europejskiej, tutaj była pełna zgoda tych wszystkich sił, przed chwilą przynajmniej wymienionych. Kolejna sprawa, ta tak zwana pandemia, tu była pełna zgoda, a teraz kwestia wojenna, czy wpychanie nas do wojny, jest również pełna zgoda, prawda? My jesteśmy no, tutaj pozbawieni jakby tej siły oddziaływania, myślę o sile medialne, natomiast nas jest nas sporo mimo wszystko w realu, w rzeczywistości. I teraz ważne, żebyśmy mieli przełożenie na jakieś decyzje, na wpływ, czyli w kolejnych wyborach musimy być razem, musimy no, wybrać spośród nas naszych przedstawicieli, którzy będą mieli również wpływ na procesy decyzyjne. Kolejną sprawą jest obecny, aktualny protest rolników, proszę Państwa. Zwracam Państwu uwagę. Ja byłem posłem w okresie przedakcesyjnym, gdzie walczyliśmy, nieśliśmy informację rzetelną przed referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Wtedy były też protesty, blokady chłopskie, gdzie strzelano do chłopów z broni gładkolufowej. Ja byłem jako jedyny, nawet ci posłowie tam od pana Lepera Andrzeja też nie bardzo się spisali, ja byłem jako jedyny z chłopami na blokadach pod Kaliszem, gdzie do chłopów strzelano. Wtedy żeśmy nieśli, ja niosłem chłopom i raże, różańce, modlitwę, dwa, flagi biało-czerwone i czytano informację w sprawie zagrożeń co do naszego wejścia, konsekwencji naszego wejścia do Unii Europejskiej. Już wtedy mówiłem, że nie ma możliwości rozwoju polskiego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej. To jest nadal aktualne, to wszystko, co mówiłem 20 lat temu, to wszystko się sprawdza. Część rolników, chłopów to widzi, część miastowych tak zwanych też to widzi, ale nie każdy sobie zdaje z wagi strategii rolnictwa i z wagi bezpieczeństwa żywnościowego, obok bezpieczeństwa energetycznego i militarnego i finansowego. Proszę Państwa, jak były protesty, wczoraj przyjmowałem pacjenta, rolnika, który mówi, że popiera protesty, ale jest chory, już chciał jechać, ale nie pojechał w związku z chorobą, no to zapytałem go, a na kogo Pan głosował? No na PSL. No bo to jest nasza polska partia i tak dalej. A w sprawie wejścia do Unii, jak Pan głosował? No nie poszedłem na wybory. Nie wiem, jaka była prawda, prawda? No i to jest to. Zapytać tych wszystkich, daj im Boże, chwała im za to, tym rolnikom dzisiaj, ale tam są wyborcy pewnie, Hołowni, SLD, PiS-u, wszystkiego od lewa do prawa. Tak. Rozumiesz? I co, obawiam się, że pokrzyczą sobie, postrajkują, aż ich nie znudzi, to ich nie zmęczą i nic z tego nie będzie, prawda? Więc co prawda były też napisy, Brauma, Gaśnice, my mamy Gnojowice. No i tak przecież, ja pisałem to na Twitterze, prawda? No wiemy, no, czy ludzie mają oczy? No widzą jakaś koalicja, hanukowo-wojenna, antypolska, prawda? Widzą, że jedynym liderem jest grupa pana posła z kolegami, prawda? Wokół nich się skupić, ich popierać, wykrzyczeć to, stanąć w kolejce do zapisu, jak wam możemy pomóc i kolejne wybory wykorzystać, teraz samorządowe, później europarlamentarne, kolejne polskie, daj Boże, jeśli doczekamy, no i rzeczywiście mieć swoją ekipę, prawda? Bo nawet i w ramach Konfederacji, tej naszej szeroko pojętej, też jest różnie, prawda? I też było dla mnie to bolesne osobiście, nie było wsparcia dla pana posła Grzegorza Brauna, który został osamotniony. I to jest ten nasz ból taki, prawda? Ale my ci na dole, my wyborcy, musimy to widzieć. My, bo to my zatrudniamy naszych posłów, prawda? Tu przepytywaliście pana posła Romana dzisiaj, prawda? Bo my jesteśmy pracodawcami posłów naszych. My płacimy, więc musimy żądać. Klient nasz pan. No? Więc musimy też być tutaj klarowni. Wobec tego oporu, zwłaszcza ze strony tej katolickiej, prawda? To jest najbardziej bolesne. Bo wrogowie, Platforma, KO tam, PSL, Nowa Droga, HO, to mniej więcej wiemy, że to są nasi wrogowie. I Lewica, prawda? Ale trudno nam wskazywać na wrogów i często przyjmujemy ich jako przyjaciół no, tych naszych zagubionych, no myślę tutaj o przedstawicielach Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, tej tak zwanej szerokiej prawicy. I również w ramach
naszego Kościoła katolickiego. Na pewno tutaj trzeba się teraz policzyć, zjednoczyć, zaprosić do współpracy pana Piecha, PJJ, etc., tego typu, bo widzieliśmy, że w tych wyborach żeśmy się podzielili. To była, jak pan poseł Braun kiedyś powiedział, bratobójcza walka, prawda? Bratobójcza walka. Obyśmy byli mądrzy po szkole, też i po tej szkodzie, ale przed kolejną szkodą, prawda? Żebyśmy byli razem, rozmawiali, ale też klarowni i tak, tak, nie, nie. No i tyle. Bóg zapłać, szczęść Boże. Ratuj się, kto może. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze może jakieś pytanie, bo sytuacja jest trochę dynamiczna, nie spodziewałem się, dostaliśmy dodatkowe 5 minut, jak się dowiaduję. Proszę ojcu, ojcze. Ja chciałbym zwrócić uwagę na po prostu sytuację w służbie zdrowia, znaczy w ochronie zdrowia, że jest de facto terror izb lekarskich, prawda, które nie oglądają się na żadną wiedzę lekarską. Profesor Frydrychowski został zawieszony w funkcji wykonywania zawodu jako ten, który nie ma dostatecznych kwalifikacji, żeby sprawować, żeby wykonywać zawód lekarza, mając na swoim koncie 200 publikacji, 400 cytowań, mając ileś patentów, które powstały dzięki niemu, iluś tam doktorów, których on przeprowadził przez proces doktorski i tak dalej, czyli człowiek o ogromnym dorobku naukowym i również jako lekarz praktyk. I żadne argumenty nie są brane pod uwagę, ale znalazł się jeden bardzo prosty sposób, co dziwię się, że po raz pierwszy pani adwokat Tarnowa Gwóźdź wykorzystała to, że członkowie izb lekarskich wszyscy brali pieniądze od korporacji zagranicznych. I ona wykazała konflikt interesów i Bydgoska Izba Lekarska została zawieszona w funkcjach. Mieli zawieszyć. Ale teraz. Proszę? No tak, wiadomo, to, ale ona żyje. Nie przestała działać. No tak, ale rozumiem, Nowaka jest twarda, no ale krótko mówiąc, dlaczego to jest jedyna pani adwokat, która użyła tak podstawowego argumentu, że jest konflikt interesów niezgodny z prawem polskim i nic nie robił w tej sprawie. To przecież ci ludzie wykonywali ewidentnie polecenia firm farmaceutycznych płynące z centrali jakiejś tam światowej. I wszyscy im się kłaniali w pas, ale w Polsce ma to charakter szczególnie bezwzględnej takiej kontroli środowiska lekarskiego przez izby lekarskie, które miały być organem samorządowym, który miał bronić właśnie autonomii tego środowiska. Przerodziło się to w jakąś stalinowską strukturę, która niszczy lekarzy i całe środowisko. Lekarze to jest sprawa lekarze polityku, utrzymują to. To jest w ogóle zgodne z konstytucją. Jakim cudem takie coś istnieje? To właśnie, to jest jakiś nowotwór. Chciałbym zadeklarować, poinformować, że w ostatnich dniach właśnie z udziałem Włodzimierza Skalika rozmawialiśmy z kilkoma rozmówcami, partnerami we wcześniejszych działaniach właśnie o potrzebnym, pilnie potrzebnym projekcie ustaw, bo nie jednej ustawy, które by stawiały te sprawy jasno. Wolność lekarza i wolność pacjenta. Bezpieczeństwo lekarza i bezpieczeństwo pacjenta. Tego dzisiaj nie ma. Stan lekarski, już bez przysięgi Hipokratesa, tylko z przyrzeczeniem zuchowym od pewnego czasu, stan lekarski przetresowany praktyką aborcji, myślę, że to bardzo istotne, że wielopokoleniowo trzeba było uczestniczyć w tak zwanym zabiegu aborcji na zaliczenie. Tak? Taka była wielopokoleniowa praktyka i niektórzy się od tego wymigali, ale wielu się nie wymigało. I to jest spustoszenie duchowe, które się dokonało w narodzie. I to jest ta czarna dziura, w której się mogło wylęgnąć nie tylko przyzwolenie na terror pandemiczny, ale też i nawet ochoczy udział. Druga czarna dziura to jest ZUS, dziura bez dna.
To znaczy wprowadzenie pomiędzy lekarza a pacjenta instancji pośredniczącej i obligującej jednych i drugich do wykonywania działań albo zaniechania działań, jeśli na przykład w NFZ-cie wyczerpią się pieniądze na pewnego rodzaju procedurę, albo w danym szpitalu, który ma kontrakt z NFZ-em, no to jest nieludzki świat. Nieludzki świat. NFZ, aborcja, no i dodajmy do tego jeszcze koncept politycznie, bo nie naukowo wprowadzony śmierci mózgowej. I to jest świat, w którym pandemia była możliwa do pomyślenia i możliwa do wykonania. A przecież pandemia tak zwana lat 2022, to wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, to tylko przedbiegi, to tylko próba generalna. Do czego? Nie wiemy, ale możemy spodziewać się najgorszego. Jeżeli się mielibyśmy nie obronić przed tym w Polsce, to chyba nigdzie w świecie. Ja myślę, że z wydarzeń ostatnich lat jest jeden wielki pożytek. To jest pobudzenie, rozszerzenie świadomości tych zagrożeń. Myślę, że to jest zupełnie ewidentne, że jeszcze w poprzedniej dekadzie sprawa sprzeciwu wobec szczepień obowiązkowych była egzotyką nawet w środowiskach patriotycznych, prawackich. Teraz już, chwała Bogu, nie jest egzotyką. Wczoraj rozmawiałem z dwoma badaczami, którzy przygotowali bardzo pasjonującą i miażdżącą w konkluzjach prezentację, której konkluzja jest taka, że szczepienia obowiązkowe to są procedury, które nie powinny w ogóle być dopuszczone przez państwo polskie, gdyby zastosowanie miały z kolei procedury, którym poddawane są wszystkie leki, produkty medyczne, medykamenty i procedury medyczne. Ci badacze ustalili, że to po prostu nie zostało przebadane, dlatego że w wielu wypadkach, a może nawet w większości, nie było w ogóle grupy kontrolnej, która otrzymywałaby placebo, czyli nie otrzymywałaby żadnego medykamentu. I ci badacze zaproponowali takie porównanie, że to trochę tak jakby badania nad wpływem napojów słodkich, gazowanych na nadwagę wśród dzieci i młodzieży, gdyby te badania prowadzić, dając jednej grupie szklankę popularnego napoju sprzedawanego w czerwonych puszkach, a drugiej grupie szklankę wody, ale z cukrem. Ale z cukrem. Tak prowadzono te badania i w związku z tym nie wychodzą negatywne skutki, w związku z tym niepożądane odczyny poszczepienne nie wychodzą w statystyce. Tak? Więc to jest ciekawe podejście i z tego też będziemy wyciągali wnioski robocze na zespole parlamentarnym. Słucham? Można tą prezentację, jak to może? Będziemy się bardzo starali spopularyzować tę prezentację. Tytułem uzupełnienia, bo tutaj ojciec doktor jak gdyby dotknął zagadnienia głównego tematu dzisiejszego spotkania, kwestii finansowych zależności, jak również kreacji rynku. To jest właśnie to, czego dowiedzieliśmy się wczoraj z ust dwóch badaczy. Teza jest również właśnie taka. Te szczepienia są nam suflowane dlatego, żeby kreować rynek chorób. To jest cel Big Pharma. Taka jest teza. I na to musimy być przygotowani. To jest a propos tego pytania dystrybucji tych materiałów. One są w stanie jeszcze surowym.
już je mamy do dyspozycji, musimy je obrobić po to, żeby mieć tam wpisane dokładnie źródła tych badań. To musi mieć ręce i nogi, ale będziemy to publikować. Proszę Państwa, tyle na dziś.